Straż Pożarna w Jastrzębiu-Zdroju została poinformowana o wybuchu pożaru. Pożar wybuchł w budynku dawnej łaźni górniczej przy ulicy Towarowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Cztery zastępy Straży Pożarnej pojawiły się na miejscu zdarzenia. Pojawiła się tutaj także Straż Miejska oraz funkcjonariusze policji. W budynku byłej łaźni górniczej została znaleziona jedna osoba bezdomna. Osoba bezdomna została ewakuowana na zewnątrz, a następnie przetransportowana do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Całe szczęście były to tylko ćwiczenia, ale wszystkie służby ćwiczyły na wypadek, gdyby taka sytuacja zdarzyła się naprawdę. Mamy tutaj jedną osobę nieprzytomną, nieprawdopodobnie pijany i tutaj są obok niego rzeczy, potrzebujemy tutaj deskę. Dobrze zrozumiałem. Wiedzą deskę tak, użycie. Deska nie wiem. Dzięki, dwóch idzie po deskę do drzwi. Dobrze zrozumiałem. A byłeś tam u góry? Z klatką do góry. Ale wy się wybrałeś lewą czy prawą? Prawą. Prawą stronę. W prawą stronę się rozwijamy. Możesz iść. I dwóch zgadłem, że SP. Mogę na to zaraz. Ale tam są na coś, co rozwijali węże chyba, nie? Tak. Nie pamięta pan nic, co się działo? Nie, tutaj już teraz został wyniesiony ten poszkodowany nieprzytomny. Założymy panu maseczkę na twarz, dobrze? Prawdopodobnie tam pan mógł się nadzwyczać różnych rzeczy. Zakładamy. Tak, dokładnie. Wyciągniemy pan rączkę jedną. Nie. Wyparowało. W porządku. Nic się nie dzieje, nic nie boli. Na pewno. Za chwileczkę pana przebadamy. Jak pan troszkę się lepiej poczuje, to proszę powiedzieć. Pamięta pan, co się stało w ogóle? Nie pamięta pan nic, tak? Boli pana coś? Głowa, plecy, nic pana nie boli, tak? Zorganizowaliśmy lotnisko pożaru, jest duże zadymienie, ubieramy aparaty i wchodzimy do środka. Pięknie zrozumiałeś. Zrozumiałem cię prawidłowo. Poczekaj, na razie możemy chodzić do chłopaki. No, podepnijcie sobie, żeby wam parowało. Jarek, zgłoś się, repetka. Zgłoszę się, Jarek. Powiedz mi, co z tą ewakuacją w budynku? Jest to prawie napotkałem ich tam po drodze, drogi kolei, także no szukajcie, gdzie są poszkodowane. Dobrze, a z drugim budynkiem? Z ewakuacją z drugiego budynku? No to właśnie o tym mówię, no. Piotrek. Wyjdziemy z prowadzicielona, no i zachód będzie ewakuowany za pomocą perełki. Mam tu jedną osobę poszkodowaną, wyciągamy ją. Dziękuję, zrozumiałem, czekamy. Te dwie osoby będą z strachu ewakuowane. Przemek, zgłoś się, repetka. Te dwie dodatkowe osoby, które tam znaleźli się... Mam teraz zmieniający już praktycznie z podejściem. Ta osoba, którą wyciągliśmy po własnych siłach z tej strefy zadymionej, jest przytomna, kontaktuje z nami, rozmawia z nami, okej. Wy ją macie tam przy sobie, tak? Tak, wycofaliśmy się na klatkę.
osobą, to jest czysto i jest przytomna. Potrzebuję podwóz dwie osoby, które by ją sprowadziły na dół. Jest. Już mają. Dobra, będziecie razem z tymi dwoma panami prowadzicie poszkodowanego w dół tutaj. Jest chodzący, przytomny, wszystko ok, więc oczywiście podtrzymywać go ładnie. Trzymaj go się tak. Zgłaszam się. Jedna osoba, to jest ta osoba wygląda, która by... Nie brać tego, nie? Działania, które w dniu dzisiejszym są prowadzone, są organizowane przez Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju pod kryptonimem Kryzys 2017. Pierwszy scenariusz na ulicy Towarowej, który zakładał zapuszczenie ognia, powstanie pożaru w jednym z budynków, w którym przebywały osoby najprawdopodobniej bezdomne. W związku z tym scenariuszem niezbędna była ewakuacja tych osób ze strony policji. Mogę powiedzieć przede wszystkim pomoc przy ewakuowaniu, ewentualnie udzielenie pierwszej pomocy oraz przede wszystkim, co jest najważniejsze, zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób po stronie osób trzecich. Te ćwiczenia mają na celu pokazanie współdziałania pomiędzy zarządzaniem Centrum Powiatowym, zarządzaniem kryzysowego w Jastrzębiu-Zdroju, Urzędem Miasta, a wszelkimi innymi rodzaju służbami, takimi jak właśnie policja, straż pożarna, służba więzienna, czy oczywiście pogotowie, w przypadku zaistnienia podobnych tego typu zdarzeń. Jest bardzo dużo służb zaangażowanych w ramach tych ćwiczeń, więc koordynacja jest, że tak powiem, priorytetem, jest niezbędnym po to, żeby się nie powielać i po to przede wszystkim, żeby każda z służb wiedziała, co jest w ich zakresie i co ma robić. Na czym polega trudność takiego zdarzenia, jeśli jest tak dużo tych służb? Głównym zadaniem to jest koordynacja, oczywiście nieprzewidywalność tych zdarzeń, natomiast koordynacja, aby każda ze służb wiedziała, co w danym momencie ma robić i jedna drugiej, jak to się mówi kolokwialnie, nie wchodziła w paradę. Jak się pan czuje? Co się stało? Pamięta pan? Nie pamięta pan nic. Jak się pan nazywa? Robert. Robert. A dalej jak? Kowalski. Robert Kowalski. Czy coś pana boli? No. Nic nie boli. Tu boli? No. Tu boli? No. Tu boli? No. Dobra, wypnijcie jeszcze tam po. Nie, puszcz. Dziękuję. Dobrze.